wciąż nie możemy znaleźć źródła tajemniczego sygnału, który odbieramy od 2018 roku. Ma to miejsce co 22 minuty i nic nie może tego wyjaśnić. Niektórzy naukowcy uważają nawet, że pochodzi on od innej cywilizacji, której jeszcze nie spotkaliśmy. Ten dziwny sygnał radiowy nie został znaleziony przez naukowca wykonującego poważną misję. Został on odkryty przez studenta wykonującego zwykły projekt szkolny. Tyrone O'Doherty, będący na studiach licencjackich na Uniwersytecie Curtin w Australii, przeglądał stare dane nieba południowego. Szukał dziwnych, migających sygnałów radiowych. W końcu natknął się na jeden z 2018 roku, który nadawał fale radiowe w kierunku Ziemi jak promień latarni morskiej. Podekscytowany swoim odkryciem, Tyrone podzielił się nim ze swoją mentorką, specjalistką radioastronomii, Nataszą Harley Walker. Zajęła się ona badaniem tego sygnału, mając nadzieję na jakiś przełom. Ale pomimo sprawdzania różnych danych częstotliwości, trafili w ślepy zaułek. Ale wtedy Natasza zauważyła wzór. Sygnał powtarzał się co 18 minut. To było coś wielkiego, ale w momencie, gdy przygotowywali się do dalszych badań, puf, po zaledwie 3 miesiącach sygnał zniknął. Nie poddając się, Natasza i jej zespół ponownie przeskanowali niebo, desperacko szukając wskazówek. Mijały miesiące, ale nic się nie pojawiało. Byli gotowi się już poddać, aż nagle pojawił się nowy sygnał. Migał przez 5 minut, następnie zniknął, a potem powrócił dokładnie 22 minuty później. Główne pytanie dotyczyło tego, czy ten sygnał był powiązany z wcześniejszym, 18-minutowym. Aby to ustalić, Natasza wróciła do starych danych radiowych z tego obszaru. Kiedy kopali głębiej, zdali sobie sprawę, że tak. I te sygnały nie są niczym nowym. Są wysyłane w kierunku Ziemi od 35 lat. W 1988 roku indyjskie i amerykańskie teleskopy je wychwyciły, ale zostały one zakopane pod tonami innych danych. To była świetna wiadomość dla badaczy kosmosu, ponieważ oznaczało to, że mogli teraz obliczyć, jak daleko znajdował się ten tajemniczy obiekt. Po wykonaniu obliczeń okazało się, że był on niewiarygodnie daleko, nawet w skali kosmicznej, 15 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. Teraz pozostało tylko odkryć, czym dokładnie był ten obiekt. Walker i jego zespół zaczęli porównywać go ze wszystkimi znanymi obiektami emitującymi fale radiowe. Jednak jego źródło pozostaje tajemnicą. Sygnały nadal pojawiają się co 22 minuty na ekranach NASA, zawsze z końcowym komunikatem. Nie znaleziono dopasowania. Naukowcy nazwali go J183910. Niektórzy uważają, że sygnał może pochodzić od istot pozaziemskich. Być może jest tym, na który czekał SETI, czyli wieloletni projekt naukowy, którego celem jest znalezienie kontaktu z pozaziemskimi istotami. Działa od ponad 50 lat, próbując znaleźć jakiekolwiek dowody na istnienie życia poza Ziemią. Skanują również niebo w poszukiwaniu fal radiowych, impulsów laserowych i innych tajemniczych sygnałów. Być może jest to więc sposób, w jaki istoty pozaziemskie mogą komunikować swoją lokalizację. Choć pomysł ten może brzmieć ekscytująco, musimy być ostrożni w wyciąganiu pochopnych wniosków. Po pierwsze, nie mamy na to solidnych dowodów, a zanim je uzyskamy, będą to tylko spekulacje. Ponadto istnieją inne, bardziej prawdopodobne wyjaśnienia. Bardzo możliwe, że sygnał jest związany z pewnym zjawiskiem naturalnym. Pierwszą z teorii to potwierdzających jest teoria pulsara. Wyobraźmy sobie ogromną gwiazdę w kosmosie, znacznie większą niż nasze Słońce. Czasami te wielkie gwiazdy kończą swoje życie w spektakularnym wydarzeniu zwanym supernową. Kiedy tak się dzieje, jądro gwiazdy zapada się, stając się bardzo zwartym. Tak jakbyś ścisnął wszystkie rzeczy z tej gwiazdy na bardzo małej przestrzeni. To małe, bardzo gęste jądro nazywane jest gwiazdą neutronową. Niektóre z tych gwiazd neutronowych są wyjątkowe. Nazywamy je pulsarami. Swoją nazwę zawdzięczają temu, że wydają się pulsować energią niczym kosmiczna latarnia morska. Pulsary te mają niewiarygodnie silne pola magnetyczne, znacznie silniejsze niż to, które można znaleźć na Ziemi. Są jak ogromne magnesy w przestrzeni kosmicznej. Z tego powodu wystrzeliwują wiązki energii i obracają się również bardzo szybko, więc te wiązki energii wydają się pulsować i gasnąć podczas obrotów. Dziwny sygnał, który wykryliśmy, wydaje się mieć pewne podobieństwa z pulsarami, ale nie do końca. Pulsary mają zwykle przewidywalną długość życia i z czasem zwalniają, ostatecznie zatrzymując swoje sygnały radiowe. Jednak nasz tajemniczy sygnał jest dość trwały i miga dłużej niż oczekiwalibyśmy tego od pulsarów.
Cóż, może to nie jest typowy pulsar, albo w ogóle nie jest pulsarem. Istnieje również teoria magnetara. Magnetar to inny rodzaj gwiazdy neutronowej. Jest jak doładowana wersja pulsarów z jeszcze silniejszymi polami magnetycznymi i nieco dłuższymi okresami pulsacji. Być może to właśnie jest przyczyną intensywnej trwałości naszego sygnału. Jednak kiedy przyjrzeliśmy się danym bliżej, zdaliśmy sobie sprawę, że sygnał nie pasuje do wibracji magnetara. Magnetary wysyłają nie tylko fale radiowe, ale także silne promieniowanie rentgenowskie, ponieważ są tak energetyczne, ale sygnał, który otrzymaliśmy, wysyłał tylko fale radiowe. Doszliśmy więc do wniosku, że nie jest to pulsar ani magnetar. Zachowanie sygnału jest bardzo dziwne i sugeruje nienaturalne źródło. Oznacza to, że we wszechświecie może istnieć coś, czego naukowcy jeszcze w pełni nie zbadali. Jest też obiekt kosmiczny, o którym nie wiemy zbyt wiele. Ostatnią teorią jest tak zwany pulsar karłowaty. Jest jak gwiazda, która mruga błyskami światła, podobnie jak pulsary, ale każde mrugnięcie trwa dłużej. Zazwyczaj białe karły są pozostałościami po mniejszych gwiazdach. Nie mrugają, ponieważ ich pole magnetyczne nie jest tak silne jak pulsarów. Jednak gdy biały karzeł staje się dość duży, bliski masie naszego Słońca, robi się bardzo gęsto i zaczyna pulsować silnym polem magnetycznym, podobnie jak pulsary. Jest tu mały twist. Białe karły są zbudowane z elektronów, a nie neutronów jak pulsary. Kiedy te naładowane elektrony zaczynają tańczyć z polem magnetycznym, wystrzeliwują okresowe błyski światła, które zdarzają się co 100 do 1000 sekund. Jak pamiętacie, nasz sygnał pojawia się co 22 minuty, 1320 sekund. Trochę dłużej niż w przypadku zwykłych pulsarów białych karłów, ale jest to znacznie bliższe prawdy. Jak dotąd brzmi to jak najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie, ale nawet ta teoria nie jest jeszcze w pełni potwierdzona. To tylko pokazuje, jak wiele jest we wszechświecie rzeczy, które wciąż odkrywamy. Na przykład Fast Radio Bursts. Kolejny tajemniczy rodzaj sygnału, który odbieramy. Są to szybkie, intensywne wybuchy energii w postaci fal radiowych. Mają mnóstwo energii, są tak potężne, że czasami mogą być jaśniejsze niż całe galaktyki. Wyobraź sobie, w ciągu kilku milisekund uwalniają tyle energii, ile nasze Słońce w ciągu 3 dni. Wybuchy te występują na całym niebie z ogromnymi częstotliwościami, choć są też takie, które zostały wykryte z niższymi częstotliwościami. Każdego dnia na niebie wykrywamy około 10 tysięcy przypadkowych fast radio bursts. Niektóre z nich powtarzają się, ale większość pojawia się raz i znika na zawsze. Niestety większość trwa tylko ułamek sekundy, a zanim ich energia do nas dotrze, jest 1000 razy słabsza niż sygnał telefonu komórkowego z Księżyca. Dlatego też pomimo ich jasności wciąż nie wiemy o nich zbyt wiele i próbujemy się dowiedzieć, co je powoduje. Mogą one pochodzić z różnych źródeł, takich jak wspomniane już magnetary, zderzające się gwiazdy, a nawet łączące się galaktyki lub białe karły. Gdy te rozbłyski podróżują przez przestrzeń kosmiczną, zbierają informacje o różnych środowiskach, przez które przechodzą, takich jak na przykład międzygwiezdne chmury gazu. Jest jednak bardzo mało prawdopodobne, aby były komunikatami od istot pozaziemskich. Nie tylko dlatego, że jest ich tysiące każdego dnia na całym niebie, ale także dlatego, że źródła tych wybuchów same w sobie muszą być niezwykle energetyczne. Nasi sąsiedzi musieliby mieć do tego sprzęt silniejszy niż całe galaktyki. Najważniejsze jest jednak to, że choć wszystkie te sygnały są fascynujące, wciąż pozostaje wiele do odkrycia. Wszyscy na pokład! Oto statek międzygalaktyczny. Zgodnie z informacjami na Państwa biletach, celem naszej podróży są galaktyki w gromadzie lokalnej, a w tym wielki i mały obłok Magellana, mgławica Oriona, galaktyka Andromeda, galaktyka Trójkąt oraz kilka innych niespodzianek. Poproszę bilety do kontroli. Mogą Państwo doświadczyć lekkiego mrowienia podczas wchodzenia w hiperprzestrzeń. Jak już się w niej znajdziemy, statek zacznie przechodzić przez fazę zmiany wymiaru. Proszę się jednak nie martwić, mrowienie szybko minie. Drodzy pasażerowie, lecimy w kierunku 180 stopni szerokości geograficznej północnej, jak przywykli do tego ziemianie. Naszym pierwszym obiektem zainteresowania jest region charakteryzujący się wysoką intensywnością formowania gwiazd, znany również jako M42 lub mgławica Oriona. Zanim jednak przyjrzymy się jej z bliska, przed Państwem niespodzianka od samego kapitana, o której informacja nie była zawarta w planie podróży. Mgławica Koński Łeb. Znajduje się ona po Państwa lewej stronie. Jej oznaczenie to M43. W
kierunku nowo powstałej gwiazdy u szczytu Końskiego Łba wieją silne wiatry słoneczne, które deformują kształt mgławicy. Proszę ją zapamiętać, ponieważ za kilka tysięcy lat zostanie zdmuchnięta przez mgławicę, którą stworzyło nasze Słońce. Tę samą, której od wielu milionów lat już nie ma. Może za wyjątkiem gazów mgławicowych osiadłych na Jowiszu, Saturnie, Uranie czy Neptunie. Jeden z naszych pasażerów ma pytanie, co oznacza litera M w oznaczeniach M42 i M43? Droga pani, jest to skrót od Messier. Charles Messier, bo o nim mowa, był francuskim astronomem, który żył w XVIII wieku. Opublikował on katalog 110 rozmytych obiektów widocznych przez wczesny teleskop. Mgławica Koński Łeb zajmuje 43 miejsce na jego liście. Podczas naszej podróży zobaczymy znacznie więcej takich oznaczeń. Uwaga, zbliżamy się do mgławicy Oriona. Obecne w niej gazy mogą wyglądać na mniej kolorowe niż się Państwo spodziewają. Wynika to z faktu, że przywykliśmy do oglądania długo eksponowanych zdjęć teleskopowych, których barwy zostały sztucznie zmienione w celu przedstawienia różnych gazów. Jeśli mogę, chciałbym zasugerować włożenie specjalnych okularów, które otrzymali Państwo wraz z biletami. No to lecimy! Dobrze, że jesteśmy w hiperprzestrzeni. W miarę jak zbliżamy się do centrum gromady Trapez, jasna gwiazda Theta C produkuje wiatr słoneczny wiejący z prędkością 8 milionów kilometrów na godzinę. Rzeźbi on cały obłok pyłu i gazu, tworząc tym samym falę uderzeniową, która kompresuje pobliskie gwiazdy. Theta C to mega gwiazda świecąca 200 tysięcy razy jaśniej od Słońca, która za około milion lat eksploduje w supernowej. Tlen, wodór i siarka będą jaśnieć w stanie zjonizowanym niczym fluorescencyjne żarówki. Tlen na niebiesko, wodór na czerwono, siarka na zielono, a pył na żółto-pomarańczowo. W miarę jak oddalamy się od mgławicy Oriona i wznosimy ponad płaszczyznę galaktyczną, naszym oczom ukazują się ramiona Drogi Mlecznej. Nasze Słońce, które z tej wysokości jest jedną z milionów gwiazdek, znajduje się w ramieniu Oriona leżącym między zewnętrznym ramieniem Perseusza, a wewnętrznym ramieniem Strzelca. Proszę zauważyć, że w centrum Drogi Mlecznej znajduje się jasna poprzeczka magnetyczna, która odgrywa kluczową rolę w powstawaniu gwiazd. Ponad 70% pobliskich galaktyk ją posiada. To oznaka dojrzałości tych formacji. Tylko 20% odległych i nieodkrytych galaktyk posiada poprzeczki magnetyczne w swych rdzeniach. Swoją drogą, bar z sokami jest już czynny, nasi stewardzi będą zbierać Państwa zamówienia. A tam widać galaktykę Andromeda. Zobaczą ją Państwo daleko po swojej lewej stronie. Proszę zwrócić uwagę, że nasze galaktyczne sąsiedztwo zamieszkuje ponad 40 galaktyk karłowatych. Zmierzamy do jednej z nich, mianowicie do Wielkiego Obłoku Magellana. Astronomowie nazywają ją LMC. Jest to nieregularna galaktyka karłowata obiegająca Drogę Mleczną. Zawiera około 30 miliardów gwiazd oraz region gwałtownego formowania gwiazd zwanego mgławicą Tarantula. Wkrótce będziemy przez nią przelatywać. Oczywiście, skoro istnieje Wielki Obłok Magellana, musi też być Mały Obłok Magellana, w skrócie SMC. Oto jest! Poniżej i na lewo od LMC. Z czasem Droga Mleczna wchłonie obie te galaktyki karłowate. Niektórzy wolą określenie scalenia, ale chodzi o to samo. Jeśli ponownie włożą Państwo swoje okulary, zauważymy, że w wyniku interakcji grawitacyjnej trwającej przez długie miliony lat, Wielki Obłok pozbawił Małego ogromnej ilości gazu. Na gazie, to ja się akurat znam, drodzy Państwo. Zmierzamy ku Drodze Mlecznej, która jest położona jakieś 50 kiloparseków stąd, czyli 50 tysięcy parseków, albo około 160 tysięcy lat świetlnych. Co to jest parsek? Raczej nie, potoczne określenie pary skarpet. Jeden parsek to jakieś 3,26 roku świetlnego. Z kolei rok świetlny to niecałe 9,5 biliona kilometrów. Samo słowo parsek jest zbitką dwóch innych, paralaksa i sekunda. Paralaksa to zmiana położenia obiektu, jakie zdaje się on wykonywać podczas spoglądania na niego z dwóch różnych perspektyw. Gdy spojrzymy na coś lewym okiem, a potem prawym, zauważymy, że obiekt ten zmienił swoje położenie. To właśnie paralaksa. Gdy dany obiekt astronomiczny fotografuje się z Ziemi znajdującej się po jednej stronie Słońca, a następnie pół roku później po drugiej, zmianę położenia tego obiektu mierzy się w stopniach, minutach, sekundach oraz milisekundach łuku. Tu mamy parseka.
paralaksę lub jedną sekundę łuku, która wynosi około 3,26 roku świetlnego. Ponieważ roku świetlnego nie da się zmierzyć linijką czy taśmą mierniczą, parsek jest jednostką określającą dystans od gwiazdy lub innego wewnątrzgalaktycznego obiektu. Tuż przed nami, w sercu mgławicy Tarantula, leży gromada gwiazd R136. W obrębie jednego roku świetlnego znajdziemy ponad 40 gwiazd, których masa jest 50 razy większa od naszego Słońca. Dla porównania, w promieniu 4 lat świetlnych od naszej gwiazdy nie ma ani jednego takiego obiektu, ale to dobrze. Na godzinie drugiej widzimy supernową 1987A. Gigantyczna niebieska gwiazda 100 tysięcy razy jaśniejsza od Słońca doświadczyła implozji rdzenia, co zakończyło się supernową typu drugiego. Jej blask był 100 milionów razy jaśniejszy od naszej gwiazdy. Z eksplozji tej powstała gwiazda neutronowa otoczona pyłem, gazem i spektakularnym pokazem fajerwerków. Od 1604 roku 1987A w Wielkim Obłoku Magellana pozostaje najbliższą Ziemi supernową w całej Drodze Mlecznej. Jej eksplozja miała miejsce w odległości 20 tysięcy lat świetlnych od naszej planety. Blask ten był widoczny w biały dzień przez jakieś 2 tygodnie. Po tym, jak po supernowej została wielka błękitna gwiazda, pojawiły się spekulacje, że błękitny gigant Rigel, spodnia gwiazda gwiazdozbioru Oriona, również może w niedalekiej przyszłości eksplodować w supernowej. Niewykluczone, że już tak się stało. Rigel znajduje się w odległości około 860 lat świetlnych od Ziemi. To oznacza, że cokolwiek się z nim stanie, dowiemy się o tym dopiero po 860 latach. Supernowa 1987A wyrzuciła w serce mgławicy Tarantula takie ciężkie pierwiastki jak kobalt, nikiel i węgiel oraz lżejsze krzemiany. W mgławicy tej pierwiastki staną się podstawowymi budulcami gwiazd i planet. Nasi stewardzi oferują właśnie przekąski w tematyce kosmosu. Pozwolę sobie zaproponować naszym najmłodszym pasażerom jowiszową watę cukrową. Pamiętajcie, znam się na gazie! Następny przystanek – galaktyka Andromeda i jej otoczenie. Zwróćcie Państwo uwagę na jej halo oraz 300 miliardów gwiazd w miarę jak opuszczamy Drogę Mleczną. Znajduje się w niej aż 150 gromad kulistych. Wszystkie one obiegają dysk galaktyczny i zawierają jedne z najstarszych gwiazd we Wszechświecie. Sposób, w jaki dotarły w ten zakątek naszej galaktyki, pozostaje obiektem intensywnych badań. Po prawej burcie statku zobaczą Państwo NGC 6822, nieregularną galaktykę karłowatą. NGC jest skrótem od Nowego Generalnego Katalogu Obiektów Astronomicznych. Na przykładzie obłoków Magellana można pomyśleć, że istniał jakiś poprzedni katalog, ale nie, to po prostu nowy katalog. Istnieje jednak odświeżony Nowy Generalny Katalog, z którego astronomowie regularnie korzystają. Rozjaśniłem trochę? W miarę jak mijamy NGC 6822, zauważą Państwo powstającą poprzeczkę grawitacyjną oraz nową formację gwiazd. Ponieważ galaktykę tę odkrył w 1884 roku Edward Emerson Barnard, nazwano ją Galaktyką Barnarda. Był on nietuzinkowym obserwatorem, ponieważ jego imieniem nazwano krater na Księżycu, jedyny na Marsie, obszar na Ganimedesie, Księżycu Jowisza oraz pomniejszą planetę 8019 Barnardiana. Do tego dodajmy najszybciej poruszającą się po nieboskłonie gwiazdę – gwiazdę Barnarda. Niewielu ludzi może pochwalić się tak pokaźną kolekcją. Zbliżamy się do gigantycznej galaktyki Andromeda oraz jej biliona gwiazd. Ominiemy jej zewnętrzne granice i zwiedzimy jedną z jej największych towarzyszących galaktyk karłowatych – M110 lub NGC-205. Owszem, ma ona dwa oznaczenia. Mogą Państwo wybrać. To pierwsza w swoim rodzaju karłowata galaktyka spiralna, mająca masę około 3,5 miliarda mas słonecznych. W okolicy jądra M110 lub NGC-205, jeśli Państwo wolicie, znajduje się 8 gromad kulistych. Ją również pochłonie lub, jeśli to bardziej Państwu odpowiada, włączy w siebie Andromeda. Galaktyka karłowata już teraz została pozbawiona większej części swych gwiazd i gazów, co objawia się ogólną niezdolnością do ich tworzenia.
Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się bawią, bo przed nami ostatni przystanek. M33. Galaktyka Trójkąta. Trzecia i ostatnia zarazem galaktyka spiralna naszej grupy lokalnej. Znajduje się w małym gwiazdozbiorze Trójkąta. Rozmiarami odpowiada połowie Drogi Mlecznej. Galaktyka Trójkąta oddalona jest od Ziemi o 2,7 miliona lat świetlnych, ale Andromeda jest całkiem blisko. Co ciekawe, zmierza właśnie w jej kierunku. Potencjalne zderzenie tych dwóch galaktyk spiralnych może zmienić tor przemieszczania się Andromedy i zapobiec zderzeniu z Drogą Mleczną. Miejmy nadzieję. A teraz ważny komunikat. W drodze powrotnej na Ziemię podamy Państwu kolację. Do wyboru danie z kurczakiem lub rybą. Zapraszamy do wypełnienia ankiety satysfakcji klienta i pozostawienia 5 gwiazdek. Przy tym wyborze deser gratis. W fizyce jest wiele pytań bez odpowiedzi. Jak powstała uniwersalna energia i materia? Skąd wzięła się grawitacja? I wiele więcej. Od lat staramy się uzyskać odpowiedzi na te pytania. Jedną z osób, które próbowały to zrobić, był Paramahansa Tewari, autor tzw. teorii wirów kosmicznych. Czym jest ta teoria i co mówi o ukrytych prawach naszego wszechświata? Rozszyfrujmy to. Paramahansa Tewari był dyrektorem wykonawczym Nuclear Power Corporation w Indiach. Zajął się teorią wirów kosmicznych, w skrócie SVT, którą po raz pierwszy przedstawił René Descartes. Zawsze inspirował się genialnymi pomysłami z dziedziny fizyki, nawet w czasach, gdy studiował inżynierię elektryczną. Po przestudiowaniu praw fizyki odkrył nowe równania definiujące materię oraz masę i ładunek elektronu. W końcu rozwinął teorię wirów. Teoria ta próbowała wyjaśnić niewytłumaczone dotąd zjawiska w fizyce, w tym powstanie elektronu oraz grawitacyjne, elektrostatyczne i elektromagnetyczne pola energii, a także inne rzeczy. Opisywała również 6 ukrytych praw, które leżą u podstaw całego wszechświata. Ale najpierw porozmawiajmy o samej teorii. Teoria wirów kosmicznych sugeruje, że wszechświat składa się z wirów lub wirujących wzorów energii. Według SVT wiry te są podstawowymi elementami składowymi wszechświata. Są siłą napędową praw fizyki i podstawowych zasad naszego świata. Zasadniczo wszystko we wszechświecie jest połączone i wzajemnie powiązane przez te wiry. Teoria ta nie jest oparta na żadnych rzeczywistych obserwacjach, ale raczej na modelach matematycznych i modelowaniu obliczeniowym. Na przykład niektóre modele obliczeniowe pokazały, jak te wiry działają w hydrodynamice i fizyce plazmy. Wykazały one, że wiry w takich systemach mogą mieć centralny punkt przyciągania i być ze sobą połączone. Inne modele zostały wykorzystane do zbadania, w jaki sposób poruszają się energie wewnątrz wirów i jak mogą one tworzyć różne częstotliwości i wibracje. Jednak niektórzy eksperci skrytykowali SVT za korzystanie wyłącznie z modeli i symulacji. Największym zarzutem jest to, że teoria ta nie może być faktycznie przetestowana. Opiera się na matematyce, a nie na danych eksperymentalnych. Dlatego nie jest oficjalnie akceptowana jako teoria naukowa, jednak faktycznie jest dość interesująca i zapewnia unikalne spojrzenie na wszechświat i nasze zrozumienie praw fizyki. Na przykład zgodnie z tą teorią wszechświat ma pewne ukryte zasady, które powodują tworzenie podstawowej materii, ich składanie i ruch. Czym są te prawa i co mówią? Przyjrzyjmy się im. Prawo pierwsze. Wszechświat ma tylko jedną pierwotną istotę. Przestrzeń, która strukturyzuje materię. Prawo to stwierdza, że przestrzeń jest fundamentalnym budulcem wszechświata i jest odpowiedzialna za strukturę materii. Sugeruje, że przestrzeń jest podstawowym bytem, który tworzy i utrzymuje materię oraz że cała materia we wszechświecie składa się z tych samych fundamentalnych cząstek, czyli elektronów i pozytonów. Spróbujmy ująć to w prostych słowach. Wyobraźmy sobie, że wszechświat jest jak wielki zestaw klocków Lego. Podobnie jak wszystkie klocki Lego składają się z takich samych podstawowych elementów, wszechświat również składa się z takich samych podstawowych elementów. Klocki te nazywane są elektronami i pozytonami. Ale co trzyma te wszystkie klocki razem?
oczywiście przestrzeń. Przestrzeń nadaje im kształt i strukturę, podobnie jak plastikowy pojemnik utrzymuje wszystkie klocki Lego razem w zestawie. Tak więc pierwsze prawo mówi, że przestrzeń jest fundamentalnym budulcem, który strukturyzuje materię i utrzymuje wszystko razem we wszechświecie. Prawo drugie. Materia składa się z wielokrotności tylko jednego rodzaju fundamentalnych cząstek – elektronów i pozytonów. Prawo to stwierdza, że cała materia we wszechświecie składa się z tych samych cząstek. Są to klocki Lego, o których mówiliśmy wcześniej. Zgodnie z drugim prawem te małe, niewidzialne cząsteczki tworzą wszystko, od maleńkiego atomu po gigantyczną galaktykę. Tak jak bez względu na kształt i rozmiar naszej budowli z klocków Lego wciąż składa się ona z tych samych elementów. Prawo trzecie. Rozkład pól w przestrzeni, zgodny z regułami współczesnej fizyki, powiązany z materią i z niej emanujący, wynika tylko z jednego fundamentalnego pola w przestrzeni. Prawo to stwierdza, że pola rozpoznawane przez współczesną fizykę, takie jak pole elektromagnetyczne i grawitacyjne, biorą się wyłącznie z jednego fundamentalnego pola w przestrzeni. Według tego prawa to fundamentalne pole jest odpowiedzialne za stworzenie wszystkiego, co obserwujemy we wszechświecie. Spróbujmy to uprościć. Tym razem wyobraźmy sobie, że wszechświat jest jak wielki plac zabaw. Wszystkie pola, które obserwujemy, takie jak pole grawitacyjne i elektromagnetyczne, są jak różne gry, w które tam gramy. Ale bez względu na to, w co gramy, wciąż znajdujemy się w jednej i tej samej przestrzeni. To jest nasz plac zabaw. To podstawa, która trzyma wszystko razem. Zgodnie z trzecim prawem, bez placu zabaw nie bylibyśmy w stanie grać w żadne gry, a bez tego fundamentalnego pola w przestrzeni nie bylibyśmy w stanie obserwować żadnych pól we wszechświecie. Prawo czwarte. Nie ma pustej przestrzeni w całym wszechświecie z wyjątkiem tej w centrach fundamentalnych cząstek materii. Prawo to stwierdza, że we wszechświecie nie ma prawdziwie pustej przestrzeni, a cała przestrzeń jest wypełniona fundamentalnym polem, tym, o którym mówiliśmy wcześniej. Mówi też ono, że elektrony i pozytony można znaleźć wszędzie. Nawet miejsca, które uważamy za puste, takie jak próżnia, są w rzeczywistości pełne maleńkich cząstek. Zgodnie z tym prawem, jedyne prawdziwie puste przestrzenie, jakie możemy znaleźć we wszechświecie, znajdują się w centrach elektronów i pozytonów. Prawo piąte. Z jednej uniwersalnej, fundamentalnej, stałej można wyprowadzić wszystkie stałe uważane za uniwersalne we współczesnej fizyce. Prawo to stwierdza, że wszystkie stałe, które współczesna fizyka uważa za uniwersalne, można wyprowadzić z jednej fundamentalnej, uniwersalnej stałej. Sugeruje ono, że wszystkie stałe w fizyce są ze sobą powiązane i mogą być wyjaśnione przez jedną fundamentalną zasadę. Wiem, że to nie takie proste, ale jeszcze tylko chwila. Tym razem wyobraź sobie wszechświat jako przepis kulinarny. Wszystkie stałe w fizyce, takie jak prędkość światła, stała grawitacyjna i stała Plancka, są jak składniki tego przepisu. Są bardzo różne i jest ich mnóstwo. Jednak tak jak wszystkie składniki w przepisie są ze sobą połączone i tworzą jedno danie, tak wszystkie stałe w fizyce łączą się, tworząc wszechświat. I tak jak w każdym przepisie jest główny składnik, który trzyma wszystko razem, fizyka również ma jedną fundamentalną stałą, która trzyma wszystko razem. Prawo szóste. Struktura przestrzenna submikrokosmicznej materii fundamentalnej jest powtarzalna jednolicie w strukturach przestrzennych ciał makrokosmicznych, takich jak planety, gwiazdy i galaktyki. Prawo to stwierdza, że struktura fundamentalnych cząstek tworzących materię jest powtarzalna i jednolita we wszystkich skalach, od cząstek subatomowych do ciał takich jak planety, gwiazdy i galaktyki. Sugeruje to, że te same fundamentalne zasady rządzą strukturą materii we wszystkich skalach. Wróćmy do analogii z przepisami i gotowaniem. Używając różnych składników i łącząc je na różne sposoby, szef kuchni może tworzyć nowe dania. Będą to różne potrawy i mogą być bardzo proste lub bardzo złożone, ale tworząc je, szef kuchni nadal stosuje te same podstawowe zasady i korzysta z posiadanej przez siebie wiedzy, prawda? W ten sam sposób wszechświat tworzy różne struktury, od atomów po planety, gwiazdy i galaktyki, ale wykorzystuje te same fundamentalne zasady do tworzenia wszystkich tych rzeczy.
Prawo to sugeruje więc, że struktura podstawowych cząstek tworzących materię jest powtarzalna i jednolita we wszystkich skalach. Według teorii kosmicznych wirów jest to 6 podstawowych praw wszechświata. I choć aktualnie nie jest to teoria akceptowana przez główny nurt nauki, trzeba przyznać, że to całkiem interesująca koncepcja. Hej, pogromcy mitów! Dziś obalimy kilka klasycznych mitów dotyczących kosmosu. Wejdźmy na pokład promu kosmicznego i raz na zawsze wyjaśnijmy kilka spraw. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Unosicie się w przestrzeni kosmicznej, popijając filiżankę pysznej, gorącej czekolady, gdy w waszej głowie pojawia się dziwna myśl. Czy można krzyczeć w kosmosie? A jeśli tak, to czy ktokolwiek usłyszy ten krzyk? Jeśli oglądaliście film Obcy, to znacie odpowiedź na to pytanie. W przestrzeni kosmicznej nie słychać dźwięków. Nie chodzi o to, że nie istnieją, po prostu ich nie słychać. Nie ma nikogo lepszego do wyjaśnienia tego mitu niż Chris Hadfield. W swojej karierze astronauty odbył kilka spacerów kosmicznych. Kiedy jesteście w tej bezmiernej przestrzeni, nic nie słyszycie, kompletna cisza. Chociaż tuż za rogiem znajduje się ogromne źródło eksplozji, czyli Słońce. Po prostu nie słyszymy tych wybuchów, ponieważ nie ma medium, przez które dźwięk mógłby się przemieszczać. Byłoby to zresztą dość niekomfortowe dla astronauty, gdyby mógł słyszeć wszystkie odgłosy w przestrzeni kosmicznej. Wyobraźcie sobie teraz, że lecicie przez kosmos, czując się jak futurystyczny superbohater, gdy obok przelatuje spadająca gwiazda. Ale zaraz, czy to naprawdę gwiazda? Niestety, spadające gwiazdy wcale nie są gwiazdami, tylko małymi odłamkami skał, znanymi jako meteoroidy. Gdy wchodzą w ziemską atmosferę, tworzą oszałamiający pokaz świetlny. A skoro już obalamy mity, przejdźmy od razu do kolejnego. Prawdopodobnie słyszeliście, że meteory zderzają się z Ziemią tylko w niezwykle rzadkich przypadkach. Na przykład podczas apokalipsy unicestwiającej dinozaury. To nieprawda. Naukowcy szacują, że każdego dnia na Ziemię spada około 48 ton materiału pochodzącego z meteorytów. Jednak prawie cały ten materiał ulega odparowaniu w ziemskiej atmosferze. Jasny ślad, który widzimy na nocnym niebie, jest tym, co popularnie nazywamy spadającą gwiazdą. Następnym razem, gdy pomyślicie życzenie, widząc spadającą gwiazdę, pamiętajcie, że w rzeczywistości to tylko maleńki kawałek kosmicznego gruzu. A to już wcale nie jest takie romantyczne. Możemy czy nie możemy dolecieć balonem do stratosfery? Najwyraźniej możemy. Ziemska stratosfera zaczyna się stosunkowo blisko powierzchni, jakieś 11 do 12 km, ale ciągnie się jeszcze daleko w górę. Jeśli chcielibyście polecieć w stratosferę za pomocą balonu, upewnijcie się, że macie pod ręką naprawdę dobry sprzęt. Będziecie potrzebowali specjalnego kombinezonu i urządzeń do oddychania, ponieważ im wyżej, tym rzadsze jest powietrze. Oczywiście, jeśli uda Wam się dotrzeć aż do samej góry, musicie zrobić zdjęcie krzywizny Ziemi. Weźcie więc ze sobą uprząż na klatkę piersiową, w której można umieścić specjalną kamerę lub coś podobnego. A co powiecie na transmisję na żywo? To byłoby coś! Wyobraźcie sobie, że minęły 102 dni, odkąd opuściliście Ziemię. Dobrze przystosowaliście się do życia w przestrzeni kosmicznej, ale coś dziwnego dzieje się z waszym ciałem. Stajecie się wyżsi. Jak to w ogóle możliwe? Nie stresujcie się tym, to całkowicie normalne. Prawda jest taka, że wasz wzrost nie ulega zmianie. To właśnie dzieje się z ludzkim ciałem, gdy nie działa na nie siła grawitacji. Mamy naturalną przestrzeń między kręgami i stawami. Na Ziemi przestrzeń ta jest prawie całkowicie ściśnięta z powodu grawitacji, ale w kosmosie ciało ma chwilę odpoczynku od przyciągania ziemskiego i zaczyna się coraz bardziej rozciągać. Więc tak, astronauci mogą urosnąć nawet o 3% podczas długich misji. I tu ciekawostka. NASA ma to wszystko na uwadze podczas szycia skafandrów kosmicznych. Dlatego astronauci zawsze będą się mieścić w swoich skafandrach. Gdy wrócą na Ziemię, efekt antygrawitacji ustąpi. Co najwyżej przez jakiś czas spodnie będą na nich przykrótkie.
Miewam czasem koszmary, że drzwi samolotu otwierają się w połowie lotu, a pasażerowie zostają wessani do atmosfery jak piórka na wietrze. Cóż, założę się, że większość z Was miała podobne myśli podczas wsiadania na pokład. Wyobraźmy sobie teraz, że taka sytuacja miałaby miejsce w przestrzeni kosmicznej. Powszechna wiedza mówi, że jeśli astronauta zostanie wyssany ze śluzy powietrznej, spali się na popiół. Przygotujcie się, bo to nie tylko prawda, ale rzeczywistość jest znacznie gorsza. Według astronauty Chrisa Hadfielda tak właśnie by się stało. Część ciała znajdująca się w cieniu doświadczyłaby temperatury minus 250 stopni Celsjusza, podczas gdy ta część, na którą padałoby światło słoneczne, spaliłaby się w temperaturze ponad 250 stopni. Płuca zapadłyby się, a krew zaczęłaby wrzeć jak woda na herbatę. Tak więc spłonęlibyście, zamarzli, stracili zdolność oddychania i zagotowali się w tym samym momencie. Co za koszmar! Ile razy słyszeliście, że astronauci muszą ćwiczyć w każdej sekundzie każdego dnia? W przeciwnym razie zemdleją? To jest kompletny mit. Pamiętacie, jak wcześniej rozmawialiśmy o grawitacji? Ze względu na brak grawitacji w przestrzeni kosmicznej nasze ciała nie muszą wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Tułów nie musi utrzymywać ciężaru głowy i nie musimy podejmować żadnego wysiłku, aby poruszać nogami, ponieważ zasadniczo nie ma chodzenia w przestrzeni kosmicznej. Wyobraźcie sobie, że żyjecie w ten sposób przez 6 miesięcy, a nawet rok. Wasze mięśnie mogą zamienić się w galaretę. Właśnie dlatego astronauci ćwiczą. Przypinają się pasami i biegają na bieżni, albo podnoszą ciężary na specjalnej maszynie. W ten sposób ich mięśnie nie będą zbytnio odczuwać braku grawitacji. Muszą jednak dbać o nawodnienie. Wiecie co? Gdybym był astronautą, zapytałbym NASA, czy mogę zabrać moją super miękką butelkę na wodę w podróż kosmiczną. Prawdopodobnie słyszeliście, że przestrzeń pachnie jak przypalony stek albo jak sos barbecue. Choć brzmi to absurdalnie, mit ten jest bardziej prawdziwy niż fałszywy. Astronauci oczywiście nie czują zapachu przestrzeni kosmicznej, gdy w niej przebywają, ponieważ nie mogą zdjąć hełmów. Zwykle czują go, gdy pojazd kosmiczny dokuje i otwierają właz. Najwyraźniej przyczyną tego zapachu jest obecność węglowodorów, które unoszą się w przestrzeni kosmicznej. Kto by pomyślał? Pozwólcie, że zadam Wam pytanie. Czy naprawdę myślicie, że jeśli astronauci będą latać z prędkością światła, to nie postarzeją się ani o sekundę? Wiedziałem, że zaprzeczycie. Wyjaśnijmy sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, nie wymyśliliśmy jeszcze, jak poruszać się z prędkością światła. Wymagałoby to ogromnej ilości energii, a nie mamy technologii, która by to umożliwiła. Po drugie, nawet gdyby udało nam się wysłać człowieka w statku kosmicznym, który podróżowałby z prędkością światła, osoba ta nadal by się starzała. Inaczej niż ludzie, którzy pozostali na Ziemi, to fakt. Ale jednak stawałaby się starsza. Czy naprawdę myślicie, że istnieje coś takiego jak nieśmiertelność? Niestety nie. Jeśli oglądaliście Awatara, to z pewnością pamiętacie, że ludzie zdołali dostać się na Pandorę tylko dlatego, że podróżowali w kryokapsułach. Innymi słowy, zamrozili swoje ciała, umieścili je w specjalnych kapsułach i podróżowali całymi latami bez starzenia się. Tak, to brzmi niesamowicie. Ale wciąż nie dysponujemy technologią, która by to umożliwiała. Nasze ciała składają się głównie z wody, prawda? A kiedy zamrażacie wodę, rozszerza się. Dlatego nigdy nie należy zostawiać puszek po napojach w zamrażarce. Obecnie, gdybyśmy zamrozili ciało człowieka, woda w nim zawarta rozszerzyłaby się, uszkadzając tkanki i narządy. Więc nie, nie możemy poddać się kriodrzemce w podróży międzygwiezdnej. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Ale mam taką myśl. Co by się stało, gdyby astronauta wziął na pokład drona na spacer w przestrzeni kosmicznej? O ile nie jest to dron zaprojektowany przez NASA, prawdopodobnie zamarzłby i spalił się tak jak ludzie, gdyby wyszli w kosmos bez skafandra. Ale hej, można pomarzyć, prawda? Oto finałowy mecz roku. Miliony widzów na całym świecie oglądają transmisję na żywo. 50 tysięcy ludzi na stadionie wstrzymuje oddech. Wszyscy chcą zobaczyć, kto wygra mecz i tym samym zostanie mistrzem świata. Milkną najgłośniej kibicujący fani. Atmosfera jest gęsta. Zapada cisza do takiego stopnia, że słychać bijące serca widzów. Miotacz po raz ostatni spogląda na piłkę. Analizuje prędkość wiatru i planuje przynieść swojej drużynie historyczne zwycięstwo. Rzut!
Piłka mknie przez stadion niczym wystrzelony z pistoletu nabój, ale reakcja pałkarza jest wyśmienita. Wtedy dzieje się niemożliwe. Energia uderzenia przyspiesza piłkę do prędkości światła. Hola, hola, stop. Musimy to wyjaśnić. Żaden obiekt we wszechświecie mający masę nie jest w stanie osiągnąć prędkości światła. Człowiek, samochód, rakieta, a nawet kometa nie są w stanie tego zrobić. Zgodnie z ogólną teorią względności Einsteina, rozmiar poruszającego się obiektu zmniejsza się, a masa zwiększa. Jeśli więc samolot przyspieszyłby do prędkości światła, jego masa byłaby nieskończona, a długość zerowa. Ale życie zgodnie z zasadami jest nudne, nawet jeśli to prawa fizyki. Myślę, że Einsteinowi spodobałby się ten pomysł. Tak więc w naszym świecie bezprawia pałkarz uderza piłkę, która leci z prędkością 300 tysięcy km na sekundę. To znaczy, że w raptem jedną sekundę okrążyłaby Ziemię 7,5 raza. Widzowie, trawa na stadionie, cząsteczki powietrza, wszystko wokół zamarza. Tylko piłka mknie przed siebie. Mały pocisk wylatuje ze stadionu, rozrywa atmosferę na strzępy i wchodzi w przestrzeń kosmiczną. Wtedy zapada trwoga. Piłka uderza w międzynarodową stację kosmiczną z pełną prędkością. Stacja nie ma najmniejszych szans. Obiekt pędzący z prędkością światła zniszczy wszystko na swojej drodze. Ale ten scenariusz jest niemożliwy nie tylko dlatego, że kij pałkarza złamałby się od samego uderzenia. Mała skórzana piłka wywołałaby w sercu stadionu błysk światła jaśniejszy od słońca. Po rozbłysku światła nastąpi eksplozja termonuklearna. Gdy kij napędza piłkę do prędkości światła, zaczyna się prawdziwe przedstawienie. Porusza się ona tak szybko, że cząsteczki powietrza nie mają czasu jej opłynąć. Atomy molekuł powietrza uderzają w piłkę i mieszają się z jej atomami. Pojawiają się promienie gamma, które rozrywają molekuły na strzępy. Powietrze otaczające pałkarza zmienia się w rozgrzaną plazmę. Sędziemu i łapaczowi też nie ma czego zazdrościć. Spróbujcie zagrać w baseball rozgrzaną lawą. Wszystko to dzieje się w nanosekundach. W jednej sekundzie jest ich miliard. Oko i mózg człowieka nie mają czasu zarejestrować tego, co dzieje się tuż przed nimi. Piłka rozpada się na maleńkie kawałeczki. Teraz przypomina obłok płonącej plazmy. Są to węgiel, tlen, azot i wodór. Stadion otacza plazma i promienie X. Krajobraz w promieniu kilku kilometrów wokół stadionu zmienia się w pustynię, przypominając powierzchnię Księżyca lub Marsa. Spójrzmy na to w zwolnionym tempie. Pierwszy jest błysk światła. Po nim w środku stadionu pojawia się kula ognia. Bum! Do naszych uszu dociera dźwięk eksplozji. W niebo wzbija się słup ognia, który przeistacza się w złowieszczy obłok łudząco przypominający kolosalnego grzyba. Pamiętajmy też o fali uderzeniowej, która wyrywa drzewa z korzeniami i wybija wszystkie okna w okolicy. Na szczęście taki scenariusz jest w naszym świecie niemożliwy. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ma dość problemów nawet i bez piłek baseballowych. Tu mamy boisko do futbolu amerykańskiego. A tu Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Stacja waży 420 ton i jest największym pojazdem kosmicznym skonstruowanym przez człowieka. Mimo swych pokaźnych rozmiarów i wagi, leci w kosmosie z prędkością 8 km na sekundę. Okrąża Ziemię 16 razy dziennie. Nawet najmniejsza cząsteczka lecąca z taką prędkością nie jest w stanie przebić kadłuba statku i strącić jeden z paneli słonecznych. Obecnie wokół Ziemi lata około 2000 satelitów. Kolejne 3000 nie działają, ale wciąż pozostają w kosmosie. A to nie wszystko. W przestrzeni kosmicznej znajduje się 100 milionów cząsteczek gruzu nie większych niż pół cala. To my wszystkie je tam wysłaliśmy. Co najmniej 34 tysiące cząsteczek rozmiarów przeciętnego smartfona i więcej. Nawet najmniejszy odłamek jest w stanie zniszczyć skafander astronauty, sprzęt techniczny czy nieosłonięte części Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Pojedyncza śrubka lecąca z 40-krotnością prędkości odrzutowca jest niebezpiecznym pociskiem, szczególnie w kosmosie. Mimo to stacja jest bezpieczna. Otaczająca ją warstwa ochronna broni ją przed zderzeniami z mniejszymi obiektami. Trochę gorzej jest w przypadku większych, ale inżynierzy znaleźli sposób i na to. Wokół stacji stworzyli perymetr bezpieczeństwa. Wyobraźmy sobie pudełko do pizzy o długości 25 km i o szerokości 4.
Stacja kosmiczna jest zawieszona pośrodku tego pudełka, a ścianki stanowią granice perymetru. Specjaliści NASA odnotowują każdy obiekt naruszający te granice, a naukowcy szacują prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji. Jeśli stanowi zagrożenie, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna rozpoczyna odpowiedni manewr mający na celu uniknięcie zderzenia. W 2020 stacja trzykrotnie zmieniła tor lotu. Każdego roku w atmosferę Ziemi wchodzą setki najróżniejszych obiektów. Większość z nich ulega spaleniu, a jedynie nieliczne opadają na powierzchnię. Przechodzący przez atmosferę kawałek metalu najprawdopodobniej spadnie na pustkowie lub do oceanu, ale zdarzają się wypadki. Wczesnym rankiem 22 stycznia 1997 roku Lottie Williams spacerowała po jednym z parków w Oklahomie. Tuż przed wschodem słońca zobaczyła na niebie jasną kulę ognia. Stwierdziła, że to spadająca gwiazda, gdy nagle poczuła, że coś dotyka jej ramienia. Jak się później okazało, był to kawałek metalu wielkości dłoni. Na szczęście pani Williams nic się nie stało. Była jedynym człowiekiem na świecie, w którego trafił kosmiczny gruz, fragment baku amerykańskiej rakiety Delta II. Prawdopodobieństwo bycia uderzonym przez kosmiczny gruz jest naprawdę niewielkie. Już prędzej kraken wpełznie do naszej sypialni. Gruz pozostaje niewidoczny w fali tysięcy maleńkich meteorytów, które bombardują atmosferę Ziemi każdego dnia. Większość z nich ulega spaleniu, a te, które dotrą do powierzchni planety, są niewidoczne. Jedynym potwierdzonym przypadkiem bliskiego kontaktu z meteorytem jest ten Ann Hodges. W 1954 kamień kosmiczny przebił się przez dach jej domu i uderzył kobietę w udo. Meteoryt zostawił po sobie dziurę w suficie oraz siniaka na nodze pani Hodges. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby w kierunku Ziemi leciał obiekt rozmiarów i masy kuli do kręgli. Oczywiście z prędkością światła. Nasze hipotetyczne ciało kosmiczne w 2 sekundy pokonuje dystans od Księżyca do Ziemi. Choć kula pęknie, to będzie miała wystarczająco czasu, aby zapoczątkować fuzję termojądrową. W wyniku tego procesu wyzwolone zostaną promienie X, które zmienią atmosferę w ogromny bąbel plazmy. Ten w jednej chwili się rozszerzy. Nie będzie żadnego miejsca zderzenia ciała kosmicznego z Ziemią. Nie zdąży nawet wylądować, ale i tak wyrządzi wiele szkód. Eksplozja w atmosferze będzie potężna. Kataklizm zmieni część naszej planety w pozbawione życia pustkowie i wywoła destrukcję części skorupy Ziemi. Na powierzchni rozpoczną się pożary, trzęsienia ziemi, tsunami i erupcje wulkaniczne. Słońce jest głównym źródłem światła w Układzie Słonecznym. Jego światło dociera do Plutona w 5 godzin i 50 minut. Merkury znajduje się w odległości zaledwie 3 minut i 20 sekund. Co do Ziemi, światłu wystarczy 8 minut i 20 sekund. Gdybyśmy jutro wysłali na Marsa statek kosmiczny, dotarłby on do celu za 7 miesięcy. Rakieta lecąca z prędkością światła dotarłaby na miejsce w 3 minuty. Jednak ludzkość nigdy nie osiągnie prędkości światła, ponieważ większość nowoczesnych pojazdów kosmicznych napędzają silniki jonowe. Ale naukowcy szukają alternatywnych źródeł energii. Od tysięcy lat podróżujemy dzięki żaglom. Dziś technologia ta znów powraca do łask. Inżynierzy sugerują użycie ich w kosmosie. Twierdzą, że będą one w stanie złapać wiatr słoneczny. Na statku kosmicznym instaluje się żagiel, w który uderzają fotony światła. Tak powstałe ciśnienie popycha obiekt do przodu. Najbardziej zagadkowym planem jest konstrukcja silnika o zewnętrznym napędzie pulsującej plazmy. Zasadą działania tego napędu jest detonacja setek ładunków jądrowych za pojazdem, który ma potem podążać wzdłuż wytworzonej fali uderzeniowej. Ja podziękuję. Najbardziej zaawansowanym technicznie sposobem na podróż kosmiczną jest wykorzystanie napędu czasoprzestrzennego. W ten sposób moglibyśmy lecieć szybciej niż prędkość światła. Fajnie, tylko że najpierw musielibyśmy zbudować silnik zdolny do zakrzywiania czasoprzestrzeni oraz wykorzystujący to zniekształcenie do podróży kosmicznych. Póki co te technologie możemy podziwiać jedynie w filmach i komiksach. Wyobraź sobie, że jesteś astronautą gnającym przez kosmos na pokładzie najnowszego modelu statku kosmicznego. Nagle zauważasz, że kończy się paliwo. I co teraz? Zostaniesz uwięziony w kosmosie? Przecież w jego bezkresie nie ma jakichkolwiek stacji paliw.
Dobre wieści są takie, że nie utkniesz tam całkowicie, ponieważ statek tak naprawdę się nie zatrzyma mimo pustego baku. Wszystko dzięki temu, że nie ma tam atmosfery. Dźwięk przemieszcza się poprzez wibracje maleńkich atomów i molekuł powietrza. W kosmosie nie ma wiatru, co uniemożliwia dźwiękowi jakiekolwiek przemieszczanie się. Stąd pochodzi słynna fraza: w kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku. To samo dotyczy naszego statku. Ze względu na brak powietrza nie możemy mówić o jego oporze. Maleńkie cząsteczki wypełniające kosmos są zbyt małe, żeby zredukować pęd maszyny. Z tego względu większość statków kosmicznych zwykle wyłącza silniki podczas najdłuższych etapów swych podróży. Nie wierzcie w filmy science fiction, w których widzicie lecące z nieustannie pracującymi silnikami pojazdy. To tak nie działa. W przeciwieństwie do statków wodnych, te kosmiczne nie potrzebują napędu, aby przejść do przodu. Zwykle ich silniki uruchamiają się na krótko. To nie tylko praktyczne, ale i ekonomiczne. Koszt wyniesienia w kosmos paliwa, które samo w sobie jest ciężkie, jest wysoki. Dlatego sondy starają się prawie z niego nie korzystać. Robią to podczas startowania z kosmodromu, ponownego wejścia w atmosferę oraz hamowania w czasie powrotu. Samochodom i pociągom służą do tego hamulce, ale zwykłe spowolnienie promu kosmicznego nie jest takie proste. Silników używa się nie tylko do zwolnienia, ale i zatrzymania statku. Odbywa się to poprzez włączenie przednich silników sterujących we właściwym momencie. Powstaje wtedy niezbędny opór, który zredukuje prędkość promu. Ale tu trzeba być maksymalnie precyzyjnym. Jeden niewłaściwy ruch i można się dosłownie usmażyć. Zbyt wczesne włączenie silników sprawi, że cały prom stanie w ogniu podczas ponownego wchodzenia w atmosferę, a w tym czasie porusza się z prędkością kilku tysięcy kilometrów na godzinę. Z kolei zbyt powolny lot stwarza ryzyko minięcia orbity Ziemi i znacznego oddalenia się od planety. Ponieważ statki nie mają zbyt dużo paliwa, nie mogą liczyć na drugie podejście. Dlatego astronauci muszą za wszelką cenę unikać zbyt wolnego lotu. Ale wróćmy do naszych rozważań. Generalnie oznacza to, że wszelki pojazd z pustym bakiem będzie dalej poruszał się w kosmosie ze swoją prędkością. Przynajmniej do momentu, gdy w coś uderzy. Inaczej prom się nie zatrzyma. Ale zaraz, może to dobre wieści? Gdybyśmy utknęli w kosmosie, raczej mało prawdopodobne, żeby nasi koledzy z NASA zorganizowali misję ratunkową. Trochę to smutne, ale nie pozbawione sensu. W czasie zbierania ekipy ratunkowej, jej wchodzenia na pokład i startu misji, my polecielibyśmy jeszcze głębiej w kosmos. Ekipa dotarłaby do nas dopiero za kilka lat. Poza tym koszt takiej misji byłby wręcz astronomiczny. Wystrzelenie statku w kosmos kosztuje NASA przeciętnie 152 miliony dolarów. To jak kupić 6 nowiutkich Lamborghini z najwyższej półki. Bardziej oszałamia koszt konstrukcji i wystrzelenia pierwszego promu kosmicznego. Wyniósł niemal 50 miliardów dolarów. Niestety, szanse na powrót bez paliwa po opuszczeniu orbity Ziemi są zerowe. Los ten spotkał sondę Dawn w 2018 roku. Któregoś dnia po prostu zabrakło paliwa. W konsekwencji stała się dryfującym w kosmosie kawałkiem metalu. Przestała wysyłać sygnały na Ziemię, kończąc tym samym 11-letnią misję, która miała dostarczyć spore ilości danych o kosmosie. Sonda nie była w stanie dłużej wytwarzać prądu, ponieważ brak paliwa uniemożliwił ustawienie paneli słonecznych w kierunku Słońca. Opuszczona sonda do dziś dryfuje gdzieś w kosmosie. Na szczęście misja ta była bezzałogowa. Obiekt zaczął orbitować wokół planety karłowatej Ceres, którą pierwotnie badał. Przypomnijmy, że orbita to zakrzywiona ścieżka wokół gwiazdy, planety czy księżyca, po której poruszają się ich naturalni satelici. Ale zaraz, skoro NASA tak dobrze zna się na promach kosmicznych i wszystkim, co z nimi związane, to jak w ogóle do tego doszło? Prawdę mówiąc, trudno nawet oszacować, jaka ilość paliwa będzie potrzebna do lotu w kosmos. Gdy jesteśmy na Ziemi, grawitacja utrzymuje paliwo na dnie zbiornika. Do sprawdzenia jego stanu można użyć pływaka, jak w samochodach. Niestety nie sprawdzi się on w kosmosie ze względu na brak grawitacji, która ściągałaby paliwo na dno. Zamiast tego wewnątrz zbiornika umieszcza się pęcherz powietrza, który przed startem ulega napowietrzeniu, aby przepychał paliwo do odpowiednich wlotów. Im więcej paliwa się zużyje, tym bardziej pęcherz się rozszerzy. Zacznie zajmować więcej miejsca i będzie utrzymywał zbiornik pod właściwym ciśnieniem, którego stan na bieżąco się monitoruje. Tak można sprawdzić ilość pozostałego paliwa. Jak sam widzisz, to o wiele bardziej skomplikowane niż na Ziemi.
Załóżmy jednak, że wystrzelono misję załogową i skończyło się paliwo. Jak długo astronauci by przeżyli? To w dużej mierze jest uzależnione od zapasów żywności i wody na pokładzie. NASA zwykle kalkuluje dokładną ilość pożywienia, której astronauci będą potrzebować na promie, żeby nie dodawać zbędnego obciążenia. Dobre wieści są takie, że przygotowaną żywność można technicznie przydzielać i rozłożyć w czasie. Jest to możliwe dzięki specjalnym opakowaniom, które utrzymują żywność w dobrym stanie. To ważne, ponieważ na pokładach promów kosmicznych nie ma lodówek. Posiłki pakuje się w sterylne, przezroczyste woreczki, które można łatwo otworzyć nożyczkami. Żywność wcześniej się gotuje i przetwarza, dzięki czemu nie trzeba jej przechowywać w lodówce. Wyjątkiem są świeże owoce i warzywa. To jedyne produkty, które należy spożyć jak najszybciej, zanim się popsują. Obecnie astronauci współpracują z dietetykami, dzięki czemu mogą wybrać pożywienie według swoich preferencji. A wybór jest szeroki. Zupy grzybowe, makaron z serem, kurczak, szynka, wędlina, orzechy, a nawet smaczne ciastka. Szczególną popularnością wśród astronautów cieszy się koktajl z krewetek ze względu na swój pikantny smak. Napoje smakowe przygotowuje się w sproszkowanej formie. Ponadto dodaje się kawę rozpuszczalną w saszetkach. W takich samych jak te, które znajdują się w naszych domach. Co ciekawe, astronauci rzadko zgłaszają głód podczas misji. Tak więc przydział żywności może być łatwiejszy niż się wydaje. Skoro jedzenie może służyć na długo, to co z wodą? Transport wszelkich produktów w kosmos jest bardzo kosztowny. Ponieważ woda jest ciężka, koszty te wzrastają. Z tego względu nie można transportować w nieskończoność zbiorników z wodą. Zamiast tego astronauci mają do dyspozycji zaawansowany system filtracji wody. Wyciska on ostatnie krople z bezpiecznych i dostępnych płynów w otoczeniu. Oznacza to, że nasi kosmiczni kumple piją przefiltrowaną wodę z prysznica, własnych oddechów, baków paliwa, potu itd. Ale bez obaw, taka woda jest bezpieczna i w zasadzie zdrowsza niż ta płynąca w większości amerykańskich kranów. Woda na promach kosmicznych najpierw przechodzi przez mnóstwo filtrów. Pierwszy usuwa wszelkiego rodzaju cząsteczki i pył. Woda potem przepływa przez warstwy wielofiltrujące, gdzie odpowiednie substancje eliminują wszelkie zanieczyszczenia. W ostatnim etapie filtry niszczą toksyczne związki chemiczne, bakterie i wirusy. W razie nagłego wypadku na pokładzie znajdują się zapasy wody. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przechowuje się około 2400 litrów, tak na wszelki wypadek. A co z zapasem tlenu? Podstawowym jego źródłem na statkach kosmicznych jest proces zwany elektrolizą wody. Wykorzystuje on prąd płynący z paneli słonecznych pojazdu, który rozbija wodę na cząsteczki tlenu i wodoru. Ale jak już widzieliśmy na przykładzie sondy Dawn, operowanie panelami słonecznymi bez prądu jest niemal niemożliwe, co oznacza, że system elektrolizy prędzej czy później przestanie funkcjonować. Dlatego zawsze można liczyć na zapasowy tlen przechowywany w napowietrzonych zbiornikach. Podróżujesz przez głęboką przestrzeń kosmiczną, mijając gwiazdy i galaktyki. Wow, wygląda na to, że ta wielokolorowa mgławica wkrótce zapadnie się pod własnym ciężarem i eksploduje niczym supernowa. Teraz ostrożnie zrób kółko wokół tej czarnej dziury. Uważaj, żeby nie dać się złapać jej przyciąganiu. W przeciwnym razie połknie cię niczym kosmiczny potwór. Czekaj. Co to za dziwna struktura? To świecąca ściana. Jeśli spojrzysz bliżej, zauważysz, że każda świecąca kropka to galaktyka. W tej ścianie mieści się około 100 tysięcy galaktyk. W Drodze Mlecznej znajduje się 100 miliardów gwiazd, więc w tej ścianie jest kwadrylion, czyli 10 i 15 zer gwiazd takich jak nasze Słońce. Gigantyczną strukturę nazywamy ścianą bieguna południowego. Znajduje się około 500 milionów lat świetlnych od Ziemi. Dla porównania, najbliższa gwiazda naszego Układu Słonecznego to Proxima Centauri, oddalona od niego o około 4 lata świetlne. Rakiety mogą pokonać tę odległość w 73 tysiące lat. Podróż do ściany bieguna południowego zajęłaby nam więc dłużej niż istnieje Układ Słoneczny. Ściana jest po prostu gigantyczna, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę kosmiczną skalę. Ma prawie 1,4 miliarda lat świetlnych długości. Aby przybliżyć wam, jaka to wielkość, wystarczy powiedzieć, że Droga Mleczna ma zaledwie 100 tysięcy lat świetlnych szerokości. Ściany nie da się jednak dojrzeć nawet przez najpotężniejszy teleskop.
Problem w tym, że Droga Mleczna przesłania nam widok. Jest tak jasna, że uniemożliwia dojrzenie ściany. To tak jakby patrzeć na rozgwieżdżone niebo w metropolii. Zanieczyszczenie świetlne nam to uniemożliwi. Naukowcom udało się wykryć tę galaktyczną ścianę przez pomiar przesunięcia ku czerwieni. Wiemy, że obiekty w kosmosie poruszają się. Oddalają się od siebie w wyniku wielkiego wybuchu, który miał miejsce miliardy lat temu. Gdy galaktyki się przemieszczają, ich fale świetlne ulegają nieznacznemu przesunięciu. Mierząc to przesunięcie, możemy zrozumieć, czym jest obiekt i w jaki sposób się porusza. A ta ściana nie jest nawet największa we wszechświecie. Oto wielka ściana w Herkulesie, Koronie Północnej. Ta ogromna płaska superstruktura ma około 10 miliardów lat świetlnych szerokości. To około 10% całego widzialnego wszechświata. Ta ściana także składa się z galaktyk. Udało nam się wykryć tę gigantyczną strukturę dzięki rozbłyskom gamma. Są to najjaśniejsze zdarzenia elektromagnetyczne we wszechświecie. Widać je nawet w najdalszych zakątkach kosmosu. Takie rozbłyski są bardzo rzadkie. Na przykład w Drodze Mlecznej występują raz na kilka milionów lat. Jeśli uda nam się zauważyć rozbłyski z tego samego miejsca w krótkim czasie, oznacza to, że znajduje się tam wiele obiektów takich jak Droga Mleczna. Innymi słowy, jest tam wiele galaktyk. Kolejna nietypowa i gigantyczna struktura we Wszechświecie to duża grupa kwazarów. Ma około 4 miliardy lat świetlnych szerokości. Foton światła potrzebuje niemal tyle czasu, ile istnieje nasza planeta, aby dostać się z jednej strony struktury na drugą. Jeśli umieścimy dużą grupę kwazarów na wadze, będzie ona 6,1 miliarda razy cięższa niż nasze Słońce. Naukowcy odkryli, że w tej strukturze znajdują się co najmniej 73 kwazary. Są to jedne z najbardziej nietypowych obiektów w kosmosie. To aktywne jądra galaktyk, wewnątrz których znajdują się supermasywne czarne dziury pożerające całą materię wokół siebie. Dzika siła grawitacji zakrzywia materię wokół czarnej dziury, tworząc dysk, który jest najsilniejszym źródłem promieniowania. Dla porównania, promieniowanie jednego kwazara jest dziesiątki lub setki razy silniejsze niż promieniowanie wszystkich gwiazd w naszej galaktyce. Ze względu na tak ogromną siłę promieniowania możemy wykrywać nawet bardzo odległe od nas kwazary. Dlatego czasami są one nazywane kosmicznymi latarniami. Naukowcy wykorzystują kwazary, aby badać kosmos i ruch wewnątrz niego. Jeden z najbardziej oddalonych od nas kwazarów znajduje się około 13,1 miliarda lat świetlnych stąd. Jest to jeden z najstarszych obiektów w kosmosie. Pojawił się 690 milionów lat po Wielkim Wybuchu i jest niemal 3 razy starszy niż nasz Układ Słoneczny. Wciąż świeci bardzo jasno, 4,14 razy jaśniej niż Słońce. Naukowcy mówią, że wewnątrz tego giganta znajduje się supermasywna czarna dziura, która jest 80 milionów razy cięższa niż nasze Słońce. Wszystkie te gigantyczne struktury to po prostu budulce naszego Wszechświata. Patrz! Tutaj jest nasz Układ Słoneczny. Teraz oddal się trochę. W tym miejscu Drogi Mlecznej znajduje się nasza gwiazda. Oddal się nieco. Tutaj jest lokalna grupa galaktyk. Wszystkie te jasne punkty to galaktyki. Tu jest Andromeda, a tutaj galaktyka Trójkąta. Poza tym tuzin innych podobnych galaktyk. Są one ze sobą grawitacyjnie połączone. Rozmiar tej struktury to około 10 milionów lat świetlnych. To 100 razy więcej niż szerokość naszej galaktyki. Oddal się jeszcze trochę, proszę. Tutaj mamy supergromadę lokalną. Jest 20 razy większa niż grupa lokalna. Znajduje się w niej około 30 tysięcy galaktyk, a jej masa to około kwadrylion mas Słońca. Oddal się jeszcze raz. Laniakea. Ta struktura jest niemal 3 razy większa. Obejmuje supergromadę lokalną i mniejsze gromady. Znajduje się w niej około 100 tysięcy galaktyk. To jeszcze nie koniec. Oddal się jeszcze raz. Oto supergromady w rybach wielorybie. Ta gigantyczna struktura zawiera blisko 60 gromad galaktyk. Jest w niej więcej galaktyk niż ziaren piasku na pustyni. Wiesz co robić. Oddal się. Wow. To jest widzialny wszechświat. Jest w nim ponad 500 miliardów galaktyk, a gwiazdy... Cóż, zawiera około miliard bilionów gwiazd.
Widzialny wszechświat ma własną strukturę. Gromady galaktyk tworzą łańcuchy i ściany, które widzieliśmy wcześniej, ale te włókna są od siebie oddzielone ogromnymi obszarami absolutnej nicości. Regiony te nazywamy pustkami. Nie ma tam żadnej materii. W pustkach znajduje się mniej molekuł niż w pustym pokoju. Jedna z tych pustek jest bardzo tajemnicza. Jest to Wielka Pustka, inaczej zwana Zimnym Punktem. Pojawiła się w kosmosie około 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. Ma niemal miliard lat świetlnych szerokości i może mieścić setki tysięcy galaktyk z bilionami gwiazd. Niektórzy naukowcy uważają, że ten zimny punkt mógł powstać w wyniku największego zderzenia w historii. Zderzenia wszechświatów. Istnieje teoria, że nasz wszechświat jest swego rodzaju bańką, ogromną kulą zawierającą wszystkie ściany i łańcuchy galaktyk. Wyobraź sobie, że istnieje nieskończona liczba takich baniek. Mogą być to światy równoległe lub inne wszechświaty. Wiele lat temu jedna z baniek zbliżyła się do naszej. Ich ściany dotknęły się, a oba wszechświaty przez chwilę miały ze sobą kontakt niczym dwie scalające się krople wody, ale wszechświat nadal się poruszał. Obszar styku baniek stawał się coraz cieńszy, aż w końcu połączenie zostało przerwane, a bańki odczepiły się od siebie. W tym czasie drugi wszechświat wyrwał materię z naszej bańki. Wszystkie te galaktyki wypełniające niegdyś Wielką Pustkę skończyły w równoległym wszechświecie. Naukowcy przewidują, że podróżowanie między bańkami jest możliwe. Lot do teoretycznej ściany naszego wszechświata zająłby wieczność. Podróż przez przestrzeń między wszechświatami trwałaby jeszcze dłużej. Dlatego musimy korzystać z portali, inaczej zwanymi tunelami czasoprzestrzennymi. Oto jak to działa. Wyobraź sobie kartkę papieru z punktem A po jednej stronie i punktem B po drugiej. Zamiast iść przez całą kartkę papieru, zaginamy ją tak, aby punkt A znalazł się bezpośrednio nad punktem B. Wystarczyło zrobić mały otwór, aby przyspieszyć podróż. Niektórzy naukowcy uważają, że takie skróty między wszechświatami znajdują się wewnątrz czarnych dziur. Czy można jednak przeżyć wpadnięcie do czarnej dziury? Wystarczy, że wybierzesz dostatecznie wielką. Chodzi o grawitację. Wyobraź sobie, że teraz spadasz do czarnej dziury. Im jesteś bliżej, tym większy wpływ na ciebie wywiera. Jej działanie zwiększa się z każdym kolejnym centymetrem. W pewnym momencie siła grawitacji oddziałująca na twoją głowę jest dużo silniejsza niż ta oddziałująca na twoje stopy. Zamieniasz się więc w spaghetti. Mniam. Jeśli jednak wybierzesz supermasywną czarną dziurę, jak te w środku galaktyk, siła grawitacji będzie zwiększać się stopniowo. Mogą być miliony razy cięższe od Słońca i znacznie od niego większe, ale siła grawitacji działająca na głowie i siła działająca na stopy będą niemal takie same. Kto wie, może nawet uda ci się przetrwać upadek do supermasywnej czarnej dziury, po czym znajdziesz się w kompletnie innym wszechświecie z odmiennymi prawami fizyki. Na razie to jednak tylko teoria.